Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Surge 2 bez komentarza. Mógłbym w zasadzie już chyba pójść na bossa, ale nie zrobię tego, bo uświadomiłem sobie, że nie zebrałem do końca wszystkich części tego pancerza. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nano Ward. Czy coś takiego. A chcę go mieć oczywiście. Dlatego muszę wyruszyć na poszukiwanie tej jednej części. Dekoncentruje mnie trochę ten potwór. Dobra, już gotowy. Nie! Huhu! Mniej więcej... O! Wow, to było dziwne. Gra się zbombała na chwilę, ale na szczęście nie do końca. A, zrobiłem mu backstab, choć nie planowałem. Chyba nie powinienem marnować czasu na tych dupochlastów, ale taki mam gest. No chodź, chodź, chodź. Prawie. Tego zignoruję. Tych też zignoruję. Spieprzam. Nie pamiętam co bardzo tej drogi, ale... A, to już wiem. To blisko. Powinno być. Ktoś właśnie zjechał na linię i idzie w moim kierunku, tak? Nie. Tędy. Tędy. No właśnie. Przegapiłem to miejsce całkowicie. Czyli pójdzie dużo... O! Łatwiej niż myślałem. Wow! Stary! Jakiś zgrywny. Skorzystam. Czy tam mogę doskoczyć? Pewnie tak. Za chwilę się przekonam. Nie, to nie w tym kierunku, ale skoro tędy też można pójść, to skorzystam. I uczynamy. Czyli byłem już tutaj.
No i mam komplet. Tak? Na pewno? Na pewno. Byłem tu już? Nie pamiętam. A, pamiętam to miejsce. No tak. Rzeczywiście. Siedem minut i mam wszystko z głowy. Lepiej tędy. A tak się cieszyłem, że już dobrze potrafię znaleźć drogę. Widzę, że jednak nie. Ha! I wróciłem do punktu wyjścia. Miałem zaoszczędzić czasu, zmarnowałem. Nie mam na was czasu, spadajcie. Na ciebie też. Okej. Dlaczego on nadal tu stoi? Pojęcia nie mam. Jeśli liczy na to, że jeszcze coś ode mnie dostanie, to się rozczaruje. Właśnie, jak stoję z tymi upgrade'ami? Ach, i zerknę, czy na pewno mam wszystko z tego kompletu? Nano World, tak jest, wszystko mam. Premia za pełny zestaw. Udane parowanie kierunkowe ataku wroga powoduje nano wybuch. Ha. Ile ten korpus daje? No tak. Znakomicie. W takim razie... chyba... nie mam już wyjścia. Muszę spróbować tej drogi, zobaczyć dokąd ona prowadzi. Czy bezpośrednio do bossa, czy tylko w jego pobliże. No dobra. Tak, to zdecydowanie droga do bossa. Bossa, który jest dosyć trudny. O, co tutaj mamy? Scientific log number 21.
We haven't made a breakthrough in understanding the nanites yet. The children seem to be better conduits for nanites. Their brains are more adaptive. Earlier today, another test subject perished during prolonged endurance testing. Testing continues. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Co to jest za miejsce? A, już wiem. Co mi to? A, to jest przedmiot. W porządku. Zostaw mnie. Świetnie. To po to, żebym nie utknął tutaj. Że jak już polecę do bossa, to nie muszę martwić się, że utknę w tym miejscu. Mogę sobie wrócić tamtą drogą, choć nie zamierzam. Ho. Przed tobą ważny punkt zwrotny opowieści. Nie będzie można się po nim cofnąć. Ach. Spaprzę jakiś quest w ten sposób, ale trudno. O, wspomnienie. Fraktalny niszczyciel. A, tego typu. To mnie mniej interesuje, ale za to ma obrażenia nano. Ciekawe. A, to tak, no tak.
te schody są obowiązkowe. All right. No time for second guessing, people. This kid's our last chance. But sir, she's incredibly unstable. Her nanites are in a constant state of flux. We're playing with fire here. It's a little late for doubts, Wilkins. Letting one kid go ain't gonna wash the blood off your hands. We'll burn in hell for everything we've done. Nothing's gonna change that. But... if things go bad, I'll be right next to her in my mech. Believe me, I won't hesitate to pull the trigger if shit goes sideways. This is your final warning. My warrior will be here soon. Sorry, kid. This ain't one of your fairy tales. Nobody's coming for you. What are you wimps waiting for? Go! Initiate the link now! Właśnie chciałem zapytać, gdzie skrzynia? Drżące szpony rwące. Ciekawe, czy to się miało rymować. Właśnie, chyba pora się przyjrzeć moim implantom. Zabicie wroga zwiększa wytrzymałość. Wykonanie sekwencji wykańczającej przywraca zdrowie. Te rzeczy mi się kompletnie nie przydadzą. Kompletnie. Ta zjada 4 punkty rdzenia, ta 9, czyli mogę uwolnić 13 punktów. Dwa już mam wolne, czyli mogę dodać sobie 15. Zwiększa obrażenia zadawane wrogom robotycznym. To się na pewno przyda. Gdy zdrowie jest niskie, zwiększają się obrażenia. No może. W to nie idę. Zmniejsza tempo opadania paska energii. To nie. To na pewno nie. Humanoidom organicznym. Gdy wyczerpuje się pasek energii, regeneruje zdrowie. To na pewno zostawiam i to na pewno zostawiam. To nie. I to nie. Czyli mam 15 punktów. Naładowana nie. 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 Na pewno nie. Nie. Tak. Mam jeszcze 11 punktów. Gdy zdrowie jest niskie, zwiększają się obrażenia. To może mieć sens. Nie. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak zwiększenie odporności na ogień. Bo ja będę mocno zogniowany. Gdy wyczerpuje się pasek energii, regeneruje się zdrowie. Humanoidom organicznym. Dobra, niech będzie to. Nie mogę tak w nieskończoność tego analizować, bo trzeba zadziałać. Okej. Raz kozie śmierć. Za szybą można dojrzeć sylwetkę dziewczynki. Ja jakoś nie potrafię jej dojrzeć, ale mniejsza o to.
Wow! Tak, tak, tak. Refueling flame canister. Oh, no, 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 no. Reloading gun magazine. Ah. Refueling flame canister. Oh wow, to już po nim. Wow, wow, stary, stary. Zaskakująco dobrze. I po sprawie. Pierwsze podejście. Ha, ha, ha. I broń w wersji 2.0. Thank you.
Wow. Tego to się nie spodziewałem. Że już za pierwszym podejściem... uda mi się pokonać tego bossa, który jest naprawdę trudny. Przynajmniej był dla mnie 2 lata temu. Jeszcze 2 lata temu. I... no, co tu się dzieje? I'm lost. Can you hear me? Where am I? What have I become? Dobra, pół godziny na liczniku, boss pokonany, nowy obszar zaczęty. To chyba dobry moment, żeby zakończyć odcinek, prawda? Nadal nie mogę w to uwierzyć. Ciach, ciach. Podnieś poziom. Zdrowie nie. O. Mam trochę więcej tego towaru. Co tu mamy? A, rękawice bokserskie generała. Wpis. Udało ci się powstrzymać generała Shieldsa przed zabiciem Ateny, ale nie udało się zatrzymać jego eksperymentu na czas. Potem jak Atena połączyła się z Royem, a miejsce katastrofy się zapadło, Johna Gutenberg jest twoim jedynym sojusznikiem. Znajdź go i skoordynujcie taktykę. Świetnie. Centaur AID. A, to jest to, co dostałem od tego Shieldsa chyba. No dobra. Na chwilę obecną nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za oglądanie kolejnego odcinka. Zagrajmy w The Search 2. No, tym razem musicie przyznać, że podobało wam się to, co oglądaliście, prawda? Więc byłoby całkiem do rzeczy, gdybyście dali mi lajka, suba, komentarz, cokolwiek. No ale jeśli nie, to oczywiście się nie obrażę. Jestem zbyt zachwycony tym, że udało mi się go pokonać za pierwszym podejściem, żeby się czymkolwiek przejmować. A tak w ogóle to do zobaczenia następnym razem.